Cześć wszystkim, z tej strony Draka i wracamy do Final Fantasy 3 na kanale i nie wiem czego szukamy. Jesteśmy na mapie świata, dostaliśmy łódkę i jawnie nie wiem czego gra od nas wymaga. Oto i wieża Owena? Są tutaj żaby. Pugman! To człowiek mops! Dobra, damage jest normalny, tak, więc zakładam, że jesteśmy w dobrym miejscu. Fabularnym, to był krytyk, prawda? To musiał być krytyk. Dobra, człowiek mops został zniszczony. Czy powinniśmy nurkować? Jak mamy to zrobić? Musielibyśmy stać się żabami. Nienawidzę tej gry. Nienawidzę tej gry. Musimy, kurwa, stać się żabami. Petit Mage. Mały mag. Drobny mag w sumie. No dobra, czyli to nie ta lokacja ponownie. Muszę znaleźć zaklęcie Toad. Wiecie co, w tym momencie walki mi się znudziły, ponieważ ja nie mam pojęcia co mam robić i się kręcę, a czas odcinków leci niestety. Tak więc rozglądamy się z wyłączonymi walkami do czasu, aż znajdziemy Chocobo. Zapach Chocobo jest w powietrzu. Chocobo Gidiap? Okej, dobra, spoko. To ułatwi. Tu jest jaskinia. Najpierw zwiedźmy wszystko. Skorzystamy z tego, że mamy naturalnie wyłączone. Okej, to już wszystko. Dużo tego nie było. No dobra, tu jest jakaś jaskinia. Chodźmy do jakiejś jaskini w takim razie. Gulgan Gelcz. Świetnie. Fajna muzyka. O! Jesteście paskudni. Służymy kryształowi wiatru, źródło światła, bla 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 bla. Uratuj kryształy, tak, wielkie moce, jasne, zajebiście. Gulgani nie mają oczu, jednak rodzą się ze szóstym zmysłem, widzą przyszłość. Jej, dlatego macie kulę, prawda? Kryształ... Okej, dostaję tutaj tipy, gdzie są poszczególne kryształy. Ale to takie ogólne tipy, więc niewiele mi to daje. Nic mi to nie dało. O, tu jest jakiś szef. O, dobra. To dialog. Spodziewałem się ciebie. Weź to zaklęcie i użyj go, by wejść do Tower of Owen. Na północy. Tam czeka na ciebie przeznaczenie deszcz. I hate everything. Świetnie, zajebiście. Nie, czekajcie, niech Refia się nauczy. Ona jest biała. O, super, i trzy na... O Jezu, okej, dobra, kolory żabek się różnią, that's pretty cute. Świetnie. Tak, tylko teraz mam ten taki problem, że ponownie muszę iść odzyskać spell sloty, muszę iść kurwa spać. Jezus Maria. Jestem żabą, więc walki będą gównem, więc nie mam zamiaru... Nie mam zamiaru chodzić normalnie. Wracamy przespać się u wikingów. Ponownie. A nie, czekajcie, tu jest miasto. Dobra. I'm a frog. O nie, jej też trzeba płacić. Kobieto, gadasz z żabą. Kręcisz biznes na żabach. W sensie na ropuchach, to be fair, bo to toad, a nie frog, ale no. To będzie irytujące, prawda? Dla jednego spell slotu nie będę tego zmieniał.
No to idziemy do Tower of Owen, prawda? Zakładam, że kiedy skończymy ten dungeon, to to tornado po prawej zniknie. I będziemy mogli płynąć dalej. Goddammit. Zobaczmy, jak walczą żaby. Nie magią. Jaki mamy... No chyba se kurwa jaja robicie. That's fucking absurd. Czyli to jest najwidoczniej dungeon, gdzie musimy unikać walk. Zaraz zobaczymy, jaką mądrość nam Dash powie. On ma, wiecie... On ma słowa. A jako, że to dungeon, to w ogóle ja się troszkę obawiam, że... Że będzie boss na końcu. O, świetnie. Myślałem, że teraz będę w stanie zrozumieć te żaby czy coś takiego, ale nie. Awesome. Dobra. Pływamy. I czy ja mogę zdjąć teraz zaklęcie żaby? Ta. Refia. I mamy w tym momencie dwóch członków drużyny. O, witajcie w wieży Owena. Mam nadzieję, że ci się tutaj podoba, bo to twój ostatni miejsce spoczynku. Świetnie. To miejsce wygląda znajomo. Ej, okej. Myślałem, że mnie... Krzyknąłem, bo myślałem, że teraz po tym wszystkim gra zdjęła ze mnie klątwę, ale najwidoczniej nie. Klątwa pozostaje. Wybornie. Hardy steampunk w ogóle. Maiden Kiss. To zdejmuje żabę, prawda? Tja. Dobra. Ingus. Zakładam, że będziemy znajdować tego więcej, żebyśmy mogli się uleczyć mimo wszystko. Muzyka jest demented as fuck ogólnie. Tak tylko zaznaczę, abyście to nie słyszeli, abyście nie mieli uszu. Spodziewam się przedmiotu. Hehehehe. Czekaj, pamiętam, jestem starożytnym. Okej, okay, that's random. Chill the fuck out, Erif. Co my tu mamy? Oto miecz. No dobra. To nie jest miecz dla niego. A, to miecz dla naszego Red Mage'a. Niech i tak będzie. Ona dostaje dobry staw teraz. Ogólnie czekajcie, Red Mage jest w złym miejscu. Liczyłem na kolejny Maiden Kiss, żeby mógł uleczyć się z żaby. Ale najwidoczniej za dużo wymagałem. Wasze dusze będą plątać się po tych salach na zawsze. Pamiętam, jest tutaj ukryty przełącznik na 5. piętrze. Jest w 8. sekcji, na ścianie od lewej. 8. sekcji ściany po lewej. 5. piętro, czyli to tutaj. Czekajcie, 5. sekcja, w sensie tu, o, dosłownie. Awesome. 6-letni ja grający w finala nie poradziłby sobie z tym, ponieważ nie rozumiał ani słowa po angielsku. Dobra. We're back, baby. I guess. Fajne otoczenie. Bardzo wziął cię znikąd, ale bardzo fajne otoczenie.
W sensie, to be fair, do tej pory w tej grze wszystko bierze się znikąd. Echo Herbs i Bomb Fragment. Ktoś mi coś mówił ogólnie o zmianie słabości podczas walki. Zakładam, że niedługo wejdzie to w życie. Echo Herbs. Czyżby ktoś próbował mnie uciszać? Nie da się mnie uciszyć, jestem zbyt rozgadany. Salamander Sword. Słuchajcie, w sumie czy ten miecz ma jakieś specjalne funkcje? Power of Flame. O dobra, czyli będę mógł rzucać się ogień. I teraz podniosłem... tarcze. Nie, hełm? O mój Boże, co ja podniosłem? Mam jobla. O mój Boże, czy... A dobra, tak, frame mail. Tak, ognista zbroja broni przed lodem, tak, to jest rzecz, to jest świat, w którym żyjemy w tym momencie. Czekajcie. Czy ktoś może użyć shell armora? Nie. Żal. No dobra, czyli Lunef ma odporność na ogień, jakby co? Gniew Zeusa. Sounds hardcore. A dobra, czyli to po prostu strzela piorunem. O! Hello! Witaj osobo. Czy jesteś może bossem? Oso, czemu taki demon jest za tobą? W sensie takie piekło. Meduza, o! Ja, Meduza, zniszczę tą wieżę w imię Zande. Zandi? Xandi? Zeyernord? Niech to będzie Zande, okej. Okay. W imię Zande. Ten kontynent spadnie. Kontynent z nieba spadnie w to miejsce, hehe. Nie możecie się wtrącać, umierajcie. Are you hot? Please be hot. She's not hot. Fuck. She is fucking creepy. Dobra. No dobra. Nunchaku, fucking fire. Meduza się nie pieprzy. Blizzard od razu. Poison. Zaturuję wszystkie twoje węże, kobieto. Ognistymi. Oh, that was nice. Dobra. Chłopaki bio. Gurl leczy. Nothing special. Dobra, chłopaki robią robotę definitywnie. Przez chłopaki mam na myśli Lunefa i Arka. Dobra. Zobaczmy, jak sobie poradzi lud. A, słabiutko. Jezus Maria. Lunef nie ma litości. Czyli ogień jest minimalnie lepszy. Ha. Unikanie zaklęć nie jest czymś, no, czymś jakby wiecie, stałym w Final Fantasy. Rzadko się zdarza. O nie, czekajcie. Ogień i ogień. W sumie, to be fair, w tym momencie bardzo kminię, czy nie powinien zmienić jak Ingusa w Czarnego Maga. Wiecie, mieć takie pół na pół, skład fizyczny, skład magiczny i tyle, nie? Czaicie mnie. You get me, right? Bo fajnie, Ingus dostaje swoje dziwne magiczne miecze, ale i tak w większości przypadków używam magii, tak więc, you know. Ponownie. Oj.
Ingus nie zdąży się zamachnąć. Czy to... to ogniste za nią to był po prostu kryształ ognia? Czy to był kryształ ognia? Wiecie co? Dobra, zmieńmy Ingusa na czarnego maga. I teraz jest do tyłu z levelem oczywiście, ale liczę, że go szybko nadgoni. Dobra. Ponieważ... dziewiętnaście. A jako Red Mage? Jako Red Mage na 12 poziomie mam mniej magii niż jako czarny mag na 2 poziomie. Dobra, to chyba odpowiada na wszystkie pytania, prawda? Tylko teraz, czy ten ziomeczek zaadoptował całą swoją magię? Tak. Zaadoptował całą swoją magię. Niestety Cure i Mini przestają być rzeczą, ale przeżyję. Płomień pali się dziko. Wygląda jakby nadchodziła eksplozja. Nie, nie podchodź, pamiętam. Jestem ostatnim starożytnym. Jestem strażnikiem tej wieży. Powinienem się przebudzić i coś się stanie. Spałem bardzo długo, moje wspomnienia rozpadły się, gdy się obudziłem. Zapomniałem o moim celu. Nie wygląda to dobrze. Myślę, że wiem, jak ustabilizować płomienie, ale mogę to zrobić tylko z wewnątrz reaktora. Nie mam wyboru. Ta wieża to jedyne, co trzyma kontynent w powietrzu. Jeśli... Czy my jesteśmy w powietrzu? Co? Jeśli to wybuchnie, spadniemy prosto z nieba. To pożegnanie, dzięki za pomoc. Deszcz, umrzesz, czekaj. To moje przeznaczenie, nie obawiaj się. Kiedy zreperuję piec, to trąba powietrzna przestanie się kręcić. Dotrzesz do wyspy Krasnoludów, gdzie spoczywa kryształ ognia. Kiedy już tam wejdę, wyteleportuję was na zewnątrz. To będzie bombowe, dosłownie. A więc lecę. Do pieca, jebany samobójca. Deszcz zapomniał, że jak skoczy do pieca, będzie martwy i nas nie wyteleportuje. Okej, a jednak. Jej. Okej, facet umarł, no cóż, było minęło. Idziemy się przespać z tym wszystkim. No teraz, skoro przerzuciłem się w sumie na 2 magów, zamiast maga i czerwonego maga, który nie jest magiem, bo jest czerwony, wypadałoby zdobyć jakiś ekwipunek. A, no tak, zapomniałem, że czarny mag w tej grze ma najpotężniejszą broń na świecie, kosę w żebra. Powiem więcej, 2 kosy w 2 żebra. Dobra. Teraz może być bez many, ale nigdy nie bez opcji. O, rękawice. Sprawdzam to, ale w sumie nie wiem, czego tutaj szukam w tych menusach. Chyba szczęścia. Dobra, przekimamy się. Ogólnie stare finale były, kuźwa, bez litości. Trup ściele się gęsto. Śmierć co chwilę. Ludzie wchodzą do drużyny tylko po to, by umrzeć. I nie mają z tym żadnego problemu, by the way. To po prostu krąg życia. Dołączasz do drużyny jako gość, twoją rolą jest umrzeć. Potem udamy się na ziemię krasnoludów, ale najpierw musimy wyposażyć się w dobry staw. Dobra, dajmy blind,
Nie, wiecie co? Dobra, dajmy blind. Stare finale są dziwne, jeśli chodzi o zaklęcia. Może nagle się okazać, że jednak, nie wiem... że w pewnym momencie trafimy na gościa, który będzie miał, nie wiem, podatność na to. To będzie jedyny sensowny sposób na pokonanie go, więc lepiej to mieć, niż nie mieć. O mój Boże, a muszę zapomnieć magię, jasne. Remove. To zostało. No, w sumie wyjebać. Bardzo dziwny system. O, mogę przyłożyć zaklęcia między członkami drużyny. To całkiem zabawne akurat. Dobra, tutaj nic więcej nie wymyślę. W sumie oni też mogą opanować poison. Nie wiem, czy aż tak mi zależy. Na. Nie zależy. No dobra, i zakładam, że pewnie... Na Wyspach Krasnoludów... A wiecie co, może, że sprzedamy stary sprzęt. Na Wyspach Krasnoludów pewnie dostaniemy sklepy z nowymi rzeczami, zaklęciami i tak dalej. Dobra. Nie ma co iść z tą świętą strzałą, więc będę ją trzymał póki co. To jest zbędne. Te tam przedmioty użytkowe będę jakby co trzymał. Dobra, we are golden. No dobra, to na Wyspę Krasnoludów, bo najwidoczniej tam jest kryształ ognia. Odpalamy walki. O Jezu. Mam pierdolca, nie wiem sterować statkiem. Hermit! More like Kermit. The Frog. Morderstwo. Wybornie. Weak. No dobra. Krasnale. Ej, faktycznie, my kuźwa latamy. Ociechuj. Cóż za twist. To przerażająca wizja, tak żyć na latającym, zawieszonym w powietrzu kontynencie. O Jezu, ale Magnia... Aha, no tak, bo Magnia poziomu, więc jest to wpierdol. Trzeba ten szajs nadrobić dosyć szybko, prawda? Dobrze, dźgaj magu, dźgaj. Ingus leveluje. Zakładam, że to jest Wyspa Krasnoludów. Ma taki krasnoludzki kształt. Biją mocno. Ciekawe, czy tak samo jak to było w Final Fantasy 1, te profesje, te joby wylewelują potem, wiecie, na coś wyższego i zamiast White Mage on zmieni White Wizarda i tak dalej, nie? Ciekawe. I też na szczęście nie jest to aż takie złe, bo są poziomy postaci i poziom profesji. Więc jasne, jesteśmy osłabieni, kiedy nagle zmieniamy profesję, ale nie jesteśmy na zero. Chocobo Woods. Nie wiem, czy mogę zwabić te chocoby. Chocobo. No nic. To mała lokacja, nie potrzebuję... Okej. Ogień nas zagradza, czyli musimy pójść od dołu. O, proszę, są mi krasnoludki. Laliho, o, Laliho wraca, cudownie. Wybornie. I hate it. O, jakiś...
Nasze cenne rogi są stworzone z lodu, ale jakiś złodziej ukradł go, a to łajdak. Jak mogliście pozwolić mu uciec? Odzyskaj nasze rogi od tego złodzieja, szybko do podziemnego jeziora. Okej, nie brzmi jak mój problem, ale jasne. Village of Gezal? Okej, na wschód jest wioska Gezal, jak Gezal Green, czy Chocobo? What the hell? Shimmering Glass Tower. Okej, cokolwiek. Gucko ukradł jeden z rogów. Uciekł do podziemnego jeziora. Ale krasnoludy nie umieją pływać. Jak odzyskamy nasz skarb? No dobra, świetnie. Okej, podziemne jezioro, skarb krasnoludów, jasne. My god this. Dobra, panie, co masz mi na sprzedaż? Czekajcie. Okej, dobra, czyli mam teraz odporność na dwa żywioły. O, szata maga, razy dwa, poproszę. Magom się przyda definitywnie. Znowu wychodzę z menu kupowania, mimo tego, że mógłbym... You know. Wymienić to wszystko w menu kupowania. Dobra.
dobra, uleczę ciebie. A nie, czekajcie, nie będę. Nie, dobra, stop it. Już dawno. Dobra. Liczę, że to podziała. Dobra, myślę, że teraz magowie dokończą sprawę, nie muszę marnować więcej przedmiotów. Mam taką nadzieję przynajmniej. Nawet nie wiem, co za pozycja, którą ta żaba przyjmuje. Co to ma być? Ta czerwona, czy ona flexuje, czy co? Dobra, biały mag wystarczy, a przynajmniej nie zmarł. Doskonała zabawa. Wstawaj, żabo. Mamy krasnoludów do spalenia. Dobra, nie używamy spellslotów na to. Używamy potek, mamy czas. Pieniądze i potki są mniejszym problemem. Stalagmit, no chyba ty. Dobra, no to lecimy ponownie. Bomb fragment. Ej, czekajcie, wróćcie. O, on też ma opcję, dobra, spoko. Czyli tylko Ark nie ma żadnej opcji na walkę. Jasne. Z tym mogę przeżyć. Wiecie co, ja mogę zapętlić w sumie te ruchy. Świetnie. Chyba... Aha, tak, Golden Needle leczy petryfikację. Dobra. Osom. Zabij. Dobrze. Przeżyliśmy. Czy w sumie... Czwarty poziom joba. Dobra. Gdzieś tam powoli nadgania. Powoli to słowo klucz. Zeus Raf. Super. A mógłbym dostać coś, co no nie wiem... Jakby... Odmieni moją postać z żaby. Byłoby super. O, cudownie. To znowu oni. Dobra, w takim razie tak, ty używasz tego, ty bijesz z mele, bo cóż ci pozostaje, ty masz lud, a ty masz to, I guess, dobra. Kurwa. Wiecie, mimo tego, że problem polega na czymś zupełnie innym. Kurwa, mać, poważnie. Problem polega na czymś zupełnie innym, to mam ochotę wyłączyć walki, bo to nie jest żadna przyjemność. Jakby teraz jesteśmy w miejscu w Final Fantasy, gdzie walki mam sensowną ilość, ale przez to, że co chwilę muszę zmieniać się w jakieś gówno, które nie umie walczyć, nie ma tu przyjemności, bo mam wrażenie, że o fajnie, rozwijam swoje profesje, ale i tak gra co chwilę wypierdala mnie z nich, bo jestem albo Mikrusem, albo żabą. God damn it! Dobra. Nie, czekajcie, będę musiał zmienić żaby, jeśli tutaj ponownie przyjdę. Dobra, nieważne, lecimy dalej z martwym Lunefem, bo cóż nam pozostaje, prawda? Mam nadzieję, że złodziej nie będzie zbyt silny. Oto Zeus Raf, cudownie. Nie walczę z nimi. I czas uleczyć się ponownie. O, Gold Needle, super, petryfikacja.
Groczy, ty mi coś sugerujesz? O, to bomby. O, wyglądają fajnie. W końcu wyglądają fajnie, nie przerażająco. W sensie te też są straszne, ale wiecie. Tak jak bomby powinny być. Dobra. Pięknie. To powinno wystarczyć. O, słabiutko, potki już nie wystarczają. I teraz nagle Lunef generuje problem, ponieważ zostaje z tyłu ze ekipą, jeśli chodzi o poziomy. Niedobrze. Wiecie co? Jakby ta lokacja... Ale dobra, to już ostatnia. Chciałem powiedzieć, że ta lokacja wygląda na dużą i kwestionuję, czy w ogóle powinienem sobie tutaj bawić. I czy nie powinienem wracać na górę. 300 gil, świetnie, wybornie. To wygląda było podatne na piorun. Tak. Czas upiec rybę. O, pięknie. Superancko. Poziomy rosną, stajemy się silniejsi. O, o Jezu. Wygląda na czada. Merman. Mają pierwszy ruch. Bardzo niedobrze. Bardzo niedobrze. Nie podoba mi się to w ogóle. O, jest zmieniony kamień, cudownie. Mamy tutaj tego gnoja, tak więc czas uciekać. Brać nogi za pas. I inne zabawne określenia. Czy ja mogę użyć Cure jako zaklęcia? Nie, mogę tylko, dobra, uczyć się. A więc mamy jedną żabę, mamy dwóch magów i truposza. It's fucking awesome. What a time to be alive, prawda? Wiecie co? Jako, że do niego doszliśmy, ja chcę wyciągnąć z niego całego expa. Absolutnie. Ej, czekajcie, nie wiem, czy wyjdę, bo tylko... Tak, nie wyjdę, bo będę musiał zmienić się w żabę, wszystkich w żabę, żeby wyjść. Utknąłem tutaj. Nie mam jak odnowić many w dungeonie. Tak więc, jeśli nie przebiję się przez tego bossa, no to jesteśmy skończeni. Spróbuję bez walk, ale no tak, wiecie, nie przywrócę sobie tego. A nie, chuj. Potrzebujemy tylko, wiecie, żab, żeby pójść w dół. W górę wypłyniemy. Nie, czekajcie, najpierw wskrzeszenie, bo łóżko jest dobre, ale łóżko nie wskrzesza. Ogólnie, wiecie co, dobra, tutaj zakończymy. W kolejnym odcinku zmierzymy się z tym bossem. Wrócimy tam, gdzie byliśmy. I tak. To jest wszystko, co mam do powiedzenia. To jest dobra. Tyle ode mnie. Dzięki za uwagę. Trzymajcie plutko i do usłyszenia w odcinkach Final Fantasy 3 u mnie na kanale. Pa, pa!